O szczegółowe zaprezentowanie zmian w zakresie organizacji kształcenia specjalnego proszę panią Elżbietę Neroy, radcę generalnego w Departamencie Kształcenia i Wychowania Integracyjnego MEN. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Z wielką przyjemnością chciałabym Państwu przedstawić szczegółowe rozwiązania, które wprowadzone zostały od 1 września 2017 roku w przepisach prawa oświatowego, a które w naszej opinii poszerzają dotychczasowe możliwości w zakresie indywidualizacji oddziaływań przedszkola, szkoły i placówki. Moje wystąpienie podzieliłam na dziewięć części. Chciałabym Państwu przede wszystkim przedstawić tą filozofię zmiany. Jakie cele przyświecały nam w tych zmianach wprowadzonych w przepisach regulujących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególne znaczenie w tych zmianach jest przypisane ocenie potrzeb, ocenie funkcjonowania dziecka. Dlaczego? Dlatego, że jest to początek tego, co potem dzieje się w przedszkolu, szkole i placówce. Początek dobrze zaplanowanego, efektywnego kształcenia, wychowania i opieki. Okej, jakiś jest problem. W kolejnym punkcie chciałabym Państwu pokazać, ile możliwości dotyczących różnych rozwiązań odpowiadających na różne potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami jest w przepisach prawa. Każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, biorąc pod uwagę fakt, że i katalog tych specjalnych potrzeb edukacyjnych nie jest zamknięty, to ich jeszcze konfiguracja u poszczególnych uczniów też może być różna. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli tworzyć scenariusze, które będą gotowe do zastosowania dla każdego ucznia. Dlatego przepisy prawa przewidują szereg różnych możliwości, które odpowiednio dobrane, dostosowane do potrzeb ucznia złożą się na ten indywidualny pakiet wsparcia, jaki powinien być dziecku zapewniony. Kolejny punkt to ocena efektywności. To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba się zastanowić nad tym, czy te działania, ten cały wysiłek, jaki podejmują Państwo, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, ale także cała kadra specjalistów wspierających szkoły, przynosi rzeczywiście efekty w poprawie funkcjonowania uczniów. I nad tym też wspólnie się dzisiaj zastanowimy. Troszeczkę chciałabym też Państwu powiedzieć więcej na temat roli rodziców, dostrzegając ich ogromną rolę i znaczenie w tym, żeby szkoła umiała dobrze rozpoznać potrzeby i zapewnić wsparcie uczniom. Ta ich obecność, ich udział i aktywność jest niezwykle ważna i ważne jest pozyskanie ich do tej współpracy. Wreszcie chciałabym, żebyśmy się zastanowili chwilę nad tym, jak szukać informacji dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Taki know-how. Skąd brać wiedzę, skąd brać informacje, bo nie spodziewajmy się, że wszystkie odpowiedzi znajdą się w przepisach prawa. Chciałabym Państwu też pokazać, jakie są główne akty prawne, które regulują kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponieważ mamy w tej chwili taką sytuację, że jest to jeszcze okres przejściowy, część szkół się wygasza, jest nowa organizacja pracy szkół, więc mamy funkcjonujące w systemie różne akty prawne. Chciałabym Państwu powiedzieć, jak w prosty i łatwy sposób się nimi posługiwać. No i wreszcie ostatni punkt, myślę, że dla Państwa będzie też interesujący, to odpowiedzi na najczęściej wpływające, zadawane nam pytania. Oczywiście pewnie pojawią się dzisiaj także podczas panelu dyskusyjnego inne, ale mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa wątpliwości czy pytań zostanie rozwiana. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na rolę systemu edukacji, na rolę nauczycieli, kadry wspierającej placówek, to mamy świadomość, że wszystkie działania, cały wysiłek wszystkich uczestników zaangażowanych w organizację kształcenia, wychowania, finansowanie jest skierowany
podmiotowo na dziecko, na ucznia. To jest czas, kiedy dziecko wspieramy w postępach rozwojowych, wspomagamy jego rozwój po to, żeby nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne mu w codziennym życiu, niezbędne do kontynuowania nauki na poziomie wyższym, do zdobycia zawodu, wreszcie do osiągnięcia samodzielności w takim zakresie, jaki jest to możliwe, bo czasami te ograniczenia wynikające z niepełnosprawności mogą być tutaj przeszkodą do osiągnięcia pełnej samodzielności. Ale to jest czas, kiedy rzeczywiście trzeba ten potencjał dziecka rozwijać, myśląc też cały czas, nawet zaczynając już pracę z dzieckiem małym, niepełnosprawnym, które trafia do systemu oświaty bardzo wcześnie, bo jeszcze przed rozpoczęciem wychowania przedszkolnego, mieć tą perspektywę, że w konsekwencji tych wszystkich oddziaływań, które będziemy prowadzić, będziemy starać się jak najlepiej przygotować dziecko do funkcjonowania w życiu dorosłym i myśląc o tym, myślimy o funkcjonowaniu w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym, o pełnej integracji społecznej. Dlatego tak ważne jest to wszystko, co się dzieje po drodze. I celem zmian właśnie było przygotowanie takich rozwiązań, które podkreślają znaczenie rzetelnej i trafnej oceny potrzeb dziecka po to, żeby stała się ona podstawą do odpowiedniego zaplanowania tej interwencji, tych działań, jakie w systemie oświaty są możliwe i powinny być podjęte. Ale nie dlatego, że one się dziecku ze specjalnymi potrzebami należą, tylko dlatego, że ono rzeczywiście tych oddziaływań potrzebuje. I my jesteśmy pewni, że działania, które zaplanowaliśmy, służą dziecku, są efektywne, że jego funkcjonowanie się poprawia, że potencjał dziecka się rozwija. Każde dziecko, nawet z najbardziej złożonymi niepełnosprawnościami, ma potencjał rozwojowy, ma zasoby, ma mocne strony i musimy się też skupiać, może w większym stopniu niż dotychczas, bo skupiamy się głównie na deficytach i zaburzeniach i też w takim języku są no, niestety nasze przepisy często formułowane i dlatego podjęliśmy pracę nad zmianą tego podejścia, o którym była tutaj wcześniej mowa, z modelu medycznego, bardziej na holistyczne spojrzenie na to funkcjonowanie dziecka, dlatego że tak dla nas jest istotny ten potencjał, ten kapitał społeczny, który jesteśmy, za który jesteśmy odpowiedzialni w procesie kształcenia. W konsekwencji mamy doprowadzić do tego pełnego włączenia, autentycznego uczestnictwa dziecka, każdego dziecka, nie tylko dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bo tak jak już było to wcześniej dzisiaj mówione, te specjalne potrzeby edukacyjne to pojęcie bardzo szerokie i właściwie każdemu z nas w pewnym okresie życia mogą one się pojawić. W związku z czym tak istotne jest budowanie takich rozwiązań, które sprzyjają pełnemu włączeniu na każdym etapie życia osoby o zróżnicowanych potrzebach. W przepisach zwróciliśmy szczególną uwagę na funkcjonowanie dziecka. Oczywiście to pojęcie funkcjonowanie dziecka jest bardzo szerokie. No z punktu widzenia systemu oświaty, systemu edukacji patrzymy na funkcjonowanie dziecka najczęściej w zakresie jakichś zdolności poznawczych, zdolności nabywania wiedzy, uczenia się umiejętności, ale także istotny jest sposób radzenia sobie z problemami, sposób radzenia sobie z emocjami, nawiązywanie relacji społecznych, zdolności percepcyjne, sprawność ruchowa. Oczywiście tutaj te wszystkie aspekty funkcjonowania nie są na tym jednym slajdzie wymienione, bo w różnych momentach życia i w związku z różnymi trudnościami, jakie dziecko może napotykać, patrzymy na inne aspekty jego funkcjonowania, ale zwracamy też Państwa uwagę w przepisach, jak ważna jest dla dziecka, myśląc cały czas o tym końcu, czyli o tym włączeniu, o tej integracji społecznej, jaką chcemy osiągnąć, jak ważna jest komunikacja. Dlatego tak istotne jest wyposażenie dziecka w takie instrumenty, żeby się mogło komunikować z otoczeniem. Jeżeli ten rozwój mowy jest zaburzony lub ta mowa się nie pojawia, są inne sposoby alternatywne, wspomagające metody i do tego Państwa zachęcamy w przepisach prawa, aby na to zwrócić uwagę. Oczywiście istotne są też zainteresowania, potencjał, zdolności dziecka i na to właśnie, na tę pozytywną stronę funkcjonowania dziecka też chcemy zwrócić uwagę w przepisach. Funkcjonowanie dziecka od
czego ono zależy? Tak się czasami zastanawiamy i najczęściej dotychczas koncentrowaliśmy się na tym, jakie to dziecko ma deficyty, jaki ma iloraz inteligencji, jakie ma zaburzenia, jakie ma wady. Oczywiście badaliśmy też jego potencjał intelektualny i możliwości, ale często nie braliśmy pod uwagę, że na to funkcjonowanie dziecka wpływa nie tylko jego stan zdrowia, bo oczywiście też. Nie tylko jego indywidualne zdolności, cechy, ale także środowisko zewnętrzne. I proszę Państwa, nie jest to nowe podejście, bo ten model zwany modelem biopsychospołecznym, czyli uwzględniającym zarówno to funkcjonowanie zdrowotne, fizyczne, ale cechy psychologiczne, ale także to oddziaływanie społeczne i wpływ środowiska na funkcjonowanie osoby już funkcjonuje od dawna, jest znany od początku tego stulecia. Więc nie jest to nowość i właściwie idziemy tropem tym, który pokazują dobre praktyki szkół, dobre praktyki specjalistów z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Ten kierunek, który też potwierdził nam zespół ekspertów, który działał w ubiegłym roku, że faktycznie zmiana tego podejścia będzie wpływała korzystniej na to, jak będziemy planować i dostosowywać organizację kształcenia do potrzeb dziecka. Bo zapominając o tym, że środowisko może mieć istotny wpływ, często oddziałujemy nie tam, gdzie trzeba. Pracujemy indywidualnie z dzieckiem, zapominamy, jak ważne dla niego jest nabywanie kompetencji, relacji społecznych, komunikowanie się z innymi i zapominamy o tym, że czasami nie likwidujemy tych barier, które sami stwarzamy jako nauczyciele, jako dyrektorzy szkół, być może jako organy prowadzące szkół, ponieważ nie myślimy o tych ograniczeniach związanych z dostępnością. I ta ocena potrzeb związana właśnie z takim sprofilowaniem na patrzenie na to, jak to dziecko faktycznie funkcjonuje. Oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, rozpoznanie medyczne, stwierdzenie, że dziecko ma ADHD, tak, czy jakiś inny rodzaj zaburzeń jest dla nas ważną informacją, ponieważ no, pokazuje też pewną gamę zachowań, jakie to dziecko może przejawiać, pokazuje nam te trudności, na jakie dziecko może napotykać. Ale każde dziecko jest unikalne, każde dziecko jest wyjątkowe i może funkcjonować inaczej i funkcjonuje inaczej, w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzi i jakie warunki stwarza mu konkretna szkoła. Jedno dziecko, to samo dziecko może lepiej funkcjonować w szkole, która jest otwarta na różnorodne potrzeby edukacyjne uczniów, ta, która wspiera, która wzajemnie rozwiązuje problemy edukacyjno-wychowawcze, a będzie bardzo źle funkcjonowało w takiej szkole, która będzie skoncentrowana na dostrzeganiu trudności i zaburzeń dziecka i właściwie koncentrowała te wysiłki na tylko oddziaływaniach, indywidualnych oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka. To, gdzie ten schemat, gdzie rozpoznaje się potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, pozostaje taki sam. Tutaj nie zostały dokonane żadne zmiany. To rozpoznanie dokonywane jest w przedszkolu, szkole czy placówce, do której dziecko uczęszcza. Ono jest dokonywane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale też także przez zespoły nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. I diagnoza specjalistyczna zapewniana jest w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Czyli takie zewnętrzne oko, które też pomaga czasami spojrzeć szkole, być może na te obszary, których no, nie jest w stanie szkoła zbadać, często nie dysponując takimi specjalistycznymi narzędziami do diagnozy indywidualnej, ale też czasami mając trudności w dostrzeżeniu pewnych prawidłowości związanych z organizacją, z warunkami, jakie zapewnia. To, na co zwróciliśmy uwagę w przepisach i co Państwu zaproponowaliśmy, to nowe możliwości współpracy pomiędzy szkołą i poradnią psychologiczno-pedagogiczną, które mają służyć temu, żeby lepiej zrozumieć funkcjonowanie ucznia i pamiętajmy, że ta ocena nie jest aktem poznania, nie jest celem samym sobie. Ona ma służyć temu, żebyśmy wiedzieli, jak poprawić funkcjonowanie dziecka, jak pomóc mu lepiej funkcjonować, jak lepiej zorganizować kształcenie dla wszystkich uczniów, bo pamiętajmy, że naszym celem jest włączenie wszystkich uczniów i odpowiadanie na potrzeby wszystkich uczniów. Też tych uczniów, którzy nie mają orzeczeń, którzy nie mają opinii i którzy nie są
określani jako uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie są dla nas ważni. To, na co też została zwrócona szczególna uwaga, to jest uwzględnianie wpływu środowiska, o którym mówiłam szerzej wcześniej. Bo często nam to dotychczas umykało. Nie mówię, że tak się nie działo. Tak się działo, ponieważ wiemy, że te dobre praktyki, z których też korzystamy, pokazują, że te szkoły, które umiały dostrzec też te bariery, jakie stwarzały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, funkcjonowały lepiej. Dlatego tak istotne jest zwrócenie na to uwagi w procesie oceny funkcjonowania ucznia. Zwracamy też Państwa uwagę na to, aby oceniać efekty tego, co wcześniej zrobili. Refleksyjnie zrobiliśmy tej pomocy, którą wcześniej dziecku udzielaliśmy. Czy to, co robiliśmy, przyniosło efekty, czy nie przyniosło, to też jest bardzo istotny wniosek do tego, aby zrozumieć funkcjonowanie dziecka i lepiej zaplanować dalsze działania. Ta ocena funkcjonowania może się odbywać w trakcie bieżącej i odbywa się w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z uczniem, w czasie pracy dydaktycznej, wychowawczej, ale też i obserwacji dziecka poza zajęciami, podczas przerw. I zachęcamy też Państwa do tego, aby korzystać z szerokiej gamy narzędzi psychometrycznych, skal, kwestionariuszy. Też mam na myśli te narzędzia, które zostały opracowane i są udostępniane przez Instytut Badań Edukacyjnych czy Ośrodek Rozwoju Edukacji nieodpłatnie, do zastosowania też przez nauczycieli, rodziców i przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych. To, na co też zwracamy uwagę w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych, to zwrócenie uwagi na to, jak dziecko funkcjonuje w szkole. Nie koncentrowanie się tylko i wyłącznie na wynikach badań indywidualnych, które też są istotne i które też dają dużo informacji na temat tego, jak dziecko funkcjonuje, jak może funkcjonować w relacjach społecznych, ale nie zamykanie się tylko i wyłącznie swojej diagnozy na tych wynikach. I ta koncepcja oceny potrzeb w oparciu o przyglądanie się funkcjonowaniu dziecka, dostrzeganie tych prawidłowości, uwzględnianiu barier, jakie może stwarzać środowisko szkolne, środowisko zewnętrzne, te bariery to chociażby niewłaściwie dobrane metody nauczania, ale to także bariery w zakresie dostępności. Jeżeli dziecko nie posługuje się swobodnie językiem, no to trudno będzie mu korzystać z materiałów, które są oparte przede wszystkim na takim przekazie słownym, kiedy się nie pojawiają te metody wykorzystujące inne kanały przekazywania informacji. To nowe podejście do patrzenia na funkcjonowanie ucznia przejawia się w przepisach regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną, kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czyli kształcenie specjalne, ale też wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i wydawanie orzeczeń i opinii. Tutaj bym się też chciała na chwilkę na tym skupić. W tym nowym orzeczeniu też wybrzmiewają nowe możliwości dotyczące pozyskiwania informacji o funkcjonowaniu ucznia. To, o czym mówiłam Państwu wcześniej, zależy nam na tym, żeby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na wynikach badań testowych, wynikach badań psychometrycznych, aby zrozumieć i spojrzeć holistycznie na to, jak dziecko funkcjonuje, żeby zapewnić mu odpowiedni plan wsparcia oddziaływania. Trzeba też zrozumieć jego funkcjonowanie w szkole, zrozumieć jego funkcjonowanie w relacjach rówieśniczych, jego sposób komunikowania się. I tutaj zostały stworzone takie możliwości, że zespół może skorzystać z wiedzy o potrzebach dziecka innych osób, które mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego, przybliżyć zespołowi właśnie może to inne spojrzenie. Jest to, nawiasem mówiąc, zgodne z modelem biopsychospołecznym, ponieważ ten model opiera się na pozyskiwaniu informacji z różnych źródeł, od wielu specjalistów, po to, żeby bardziej w pełni zrozumieć funkcjonowanie osoby. Ten udział osób dodatkowych z głosem doradczym zawsze się odbywa za zgodą
albo nawet na wniosek wnioskodawcy, jakim jest rodzic lub pełnoletni uczeń. Tu jest także doprecyzowanie w zakresie możliwości pozyskiwania dokumentacji, z której zespół będzie mógł, ta dokumentacja też nie jest celem samym sobie, ta dokumentacja ma zawierać takie informacje, które są istotne z punktu widzenia zaplanowania wsparcia, które znajduje odzwierciedlenie w wydawanym orzeczeniu czy opinii. Teraz, jeżeli już przeszliśmy ten początkowy etap, bardzo istotny, bo też ten etap sporządzania diagnozy, oceny funkcjonowania dziecka jest też etapem, który jest też troszeczkę etapem, który już działa pomocowo i terapeutycznie, ponieważ też sami korygujemy czasami swoje działania jako nauczyciele, jako osoby udzielające wsparcia, chociażby dostrzegając te bariery, jakie być może nieświadomie dziecku stwarzamy w jego funkcjonowaniu. To jest ten moment, kiedy już wiemy, jak uczeń funkcjonuje, na zastanowienie się, jakie wsparcie z punktu widzenia potrzeb tego konkretnego dziecka będzie potrzebne. I pamiętajmy o tym, tą odpowiedzialność za stworzenie tego indywidualnego pakietu wsparcia musimy wziąć jako nauczyciele i specjaliści, jako też ta kadra, która wspomaga szkołę w planowaniu tego wsparcia. Nie spodziewajmy się, że powstaną przepisy, które będą zawierały gotowe scenariusze. Tak jak wspomniałam, to nie jest możliwe. Wybierajmy w związku z tym, z tych rozwiązań, które są w przepisach prawa. One nie są tylko i wyłącznie zawarte w tych przepisach, które regulują wprost kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale zawarte są w przepisach ustaw, są zawarte w innych przepisach związanych z organizacją pracy szkół, z ocenianiem. I tu chciałabym Państwu zwrócić uwagę na te możliwości związane z indywidualizowaniem oddziaływań wobec dziecka. Po pierwsze, czas, w jakim się rozpoczyna oddziaływania w systemie edukacji, możliwość rozpoczęcia tych oddziaływań już w ramach wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka, możliwość odroczenia realizacji obowiązku szkolnego, ale też przedłużania etapów edukacyjnych. I tutaj w nowych przepisach w przypadku szkoły podstawowej to ta możliwość odroczenia jest 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym, czyli do ukończenia 20 roku życia uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może kontynuować naukę. I to jest także możliwość skrócenia okresu nauki w przypadku uczniów, którzy są niedostosowani społecznie czy zagrożeni niedostosowaniem, a uczą się w szkołach, zasadniczych szkołach zawodowych czy szkołach branżowych pierwszego stopnia. Są też możliwości związane z indywidualnym tokiem nauki. Też nie zapominajmy o tym, że uczeń uzdolniony może skończyć szkołę we wcześniejszym terminie, może poszczególne etapy edukacyjne realizować w szybszym tempie, w zależności od jego możliwości. Wreszcie podstawa programowa kształcenia ogólnego, wybór tej podstawy. Mamy w tej chwili odrębną podstawę dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. I to jest też ten moment zastanowienia się, którą z tych podstaw programowych powinno dziecko realizować. No, mam na myśli ten moment zastanowienia w przypadkach, kiedy mamy wątpliwości, czy mamy do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, czy w stopniu umiarkowanym, czy lekkim. Wreszcie możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia, różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I to nie są tylko zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale porady, konsultacje, pomoc udzielana rodzicom i nauczycielom, a także te nowe możliwości współpracy pomiędzy szkołą a poradnią. Wreszcie dostosowanie organizacji kształcenia. Może to być specjalna organizacja nauki i metod pracy, może to być indywidualny program lub tok nauki, może to być potrzeba dodatkowej osoby wspierającej ucznia albo cały zespół klasowy. Jest tutaj szereg możliwości organizacyjnych i te nowe, które zostały dodane w 2017 roku, to znaczy możliwość zorganizowania dla ucznia objętego kształceniem specjalnym zajęć w formie indywidualnej,
albo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia skierowanej do uczniów, którzy takiego orzeczenia nie posiadają, a mogą uczęszczać do szkoły, a jednak napotykają na trudności w funkcjonowaniu z zespołem klasowym. Wreszcie są też możliwości zwolnienia z wybranych zajęć edukacyjnych, czy wreszcie objęcia dziecka dodatkowymi zajęciami, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Wśród tych zajęć też należy wskazać możliwość zorganizowania nauki języka migowego. I te rozwiązania są zawarte w ramowych planach nauczania. No i wreszcie wyposażenie ucznia w sprzęt specjalistyczny, w pomoce. To są też często dostosowane podręczniki, dostosowane materiały edukacyjne. Jak tu Państwo słyszeliście, te możliwości się poszerzają i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z uniwersytetami stara się Państwu zapewnić dostęp do takich pomocy. Część z tych rozwiązań jest dostępna po rozpoznaniu takiej potrzeby, czyli na przykład uruchomienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystarczy, jest możliwe w oparciu o rozpoznanie dokonane przez nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem czy logopedę zatrudnionego w przedszkolu czy szkole. Czasami potrzebna jest decyzja dyrektora i to wtedy jest wskazane w przepisach ustawy albo rozporządzenia, że taka możliwość dostosowania tego wsparcia wymaga decyzji dyrektora. Czasami potrzebna jest opinia poradni i też przepisy tutaj różnicują. Może to być poradnia publiczna, jeżeli jest taki wymóg, to jest to wskazane w przepisach. Jeżeli przepisy tego nie precyzują, oznacza, że może być to także opinia niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaznaczam tylko, że musi to być jednostka systemu oświaty, bo poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi być założona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty albo ustawy prawo oświatowe. Wreszcie niektóre formy tego wsparcia są zarezerwowane w momencie posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. To, co też w przepisach tych rozporządzeń, które regulują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ale w szczególności kształcenie specjalne czy wczesne wspomaganie rozwoju, to jest zwrócenie uwagi, że to wsparcie, jakie planujemy dla dziecka, ma być ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania. Czyli wsparcie nie dla samego wsparcia, tylko wsparcie dla dziecka ukierunkowane na to, że to dziecko rzeczywiście zaczyna lepiej funkcjonować. I my w tym całym procesie planowania, dlatego tak istotne jest, żebyśmy patrzyli na to, co, jakie efekty odnoszą nasze wcześniejsze oddziaływania, żebyśmy mogli to modyfikować i korygować. Bo proszę Państwa, my pracujemy w szkole czasami długo, czasami po kilkanaście, czasami więcej lat, ale to dziecko jest w naszej szkole, jest w systemie oświaty w bardzo ważnym momencie swojego życia. Musimy się postarać, żeby ten czas, jaki spędza w systemie oświaty, został wykorzystany jak najbardziej efektywnie po to, żeby osiągnąć ten cel, przygotować go do samodzielności, przygotować go do wejścia na rynek pracy, jeśli to jest możliwe, pomóc mu odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. To, na co też zwracamy uwagę w przepisach, to, że istotne są nie tylko zajęcia o charakterze terapeutycznym. Tak, przyzwyczailiśmy się do myślenie o tym, że no, tak ważne i tak istotne jest zapewnienie dziecku tej minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Tak, to jest istotne, ale bardzo istotne jest to, co się dzieje na tych zajęciach, czemu one służą, co robimy z tym dzieckiem, jak poprawiamy jego funkcjonowanie, ale to nie są jedyne oddziaływania pomocowe, jakie szkoła powinna dziecku zaoferować. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę, także te, które nie są podejmowane na zajęciach o charakterze terapeutycznym, zajęciach rywalizacyjnych czy zajęciach z pomocy, są ważne. To są także ten czas, który dziecko spędza z rówieśnikami podczas uroczystości szkolnych, wycieczek. To jest czas, w którym te oddziaływania o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój powinniśmy prowadzić. I to jakby tylko nas skłania do refleksji, że powinniśmy się wspierać jako nauczyciele i specjaliści, ponieważ powinniśmy te oddziaływania świadomie i spójnie prowadzić. To, na co zwróciliśmy też uwagę, to jest uwzględnianie tych możliwości komunikacyjnych i wyposażania dziecka w możliwości komunikowania się z otoczeniem, czyli zwrócenie uwagi na zapewnienie uczenia czy języka migowego, czy wspomagających alternatywnych metod komunikowania się.
W nowych przepisach także wybrzmiało wprost. Jeden uczeń to jeden indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Patrzymy na dziecko holistycznie. Nie może być tak, że dziecko będące zarówno uczniem szkoły, jak i wychowankiem ośrodka ma dwa indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. I oczywiście nie może być tak, i tak nie powinno być, żeby dziecko miało dwa orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na przykład jedno wydane z uwagi na niepełnosprawność, inne wydane z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Dziecko jest jedno, ma jedno orzeczenie, ma jeden indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowywany wspólnie przez tych wszystkich ważnych dla niego osób, nauczycieli, specjalistów z udziałem rodziców, a jeżeli jest to możliwe, także z udziałem samego ucznia. Dlatego też poprosiliśmy, żeby wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia obejmowała ocenę wszystkich podejmowanych działań, nie tylko, tak jak było dotychczas, efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I to jest właśnie kluczowy moment, to znaczy moment taki, kiedy planujemy to wsparcie indywidualnie, naprawdę indywidualnie dostosowane, wybrane dla tego konkretnego dziecka. Czy będzie to wybór jakichś dodatkowych form pomocy, ale też decyzja o tym, w jaki sposób będziemy to kształcenie na zajęciach edukacyjnych prowadzić, w jaki sposób będziemy planować pracę wychowawczą. Uwzględnijmy też możliwości, być może potrzebujemy takiego wsparcia ze strony dyrektora szkoły czy placówki zewnętrznej, jaką jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, czy placówka doskonalenia nauczycieli, my jako nauczyciele czy specjaliści, którzy pracujemy z dzieckiem, bo takie możliwości też są. To, co się zadziało w nowych rozwiązaniach, to uwzględnienie w ramowych planach nauczania oraz w arkuszach organizacji pracy przedszkoli i szkół także godzin na zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To jest zadanie statutowe. Każdego przedszkola, szkoły i placówki zapewnienie tej pomocy. Powinno być ono zaplanowane i uwzględnione w arkuszu organizacji pracy przedszkola czy szkoły. No i wreszcie w momencie takim, kiedy te oddziaływania prowadzone na podstawie rozpoznań działań szkoły no nie przynoszą rezultatów, kiedy jednak potrzebna jest jakaś refleksja nad tym, że być może ta organizacja samego kształcenia powinna być zmieniona, na przykład w formie indywidualnego toku nauki, kiedy uczeń jest szczególnie uzdolniony, albo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, czy kształcenia specjalnego, to tu jest istotny ten kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. I tak jak już to wybrzmiało wcześniej, myślę, że tylko po to, żeby Państwu utrwalić w świadomości, że ta możliwość zorganizowania indywidualnych zajęć z uczniem jest w wielu przypadkach możliwa. I nie powinna być utożsamiana tylko i wyłącznie z organizacją indywidualnego nauczania. Tak jak zostało tu wcześniej powiedziane, indywidualne nauczanie zostało przewidziane dla tych uczniów, którzy z powodu swojego stanu zdrowia do tej szkoły rzeczywiście dotrzeć nie mogą. W przypadku tych, którzy są uczniami niepełnosprawnymi, dla nich podstawowym dokumentem, na podstawie którego planuje się oddziaływania edukacyjne, dostosowywanie wymagań, likwidację właśnie tych barier z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, zatrudnienie dodatkowej kadry, powinno być zaplanowane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym i tu także powinno być określone potrzeba tego, czy uczeń powinien mieć część zajęć zorganizowanych w formie indywidualnej, czy może w mniejszym liczebnie oddziale, jak wskazano w przepisach, do 5 uczniów. I taką decyzję o takiej potrzebie może podjąć zespół, zgodnie z przepisami, może podjąć zespół nauczycieli, specjalistów, którzy dokonują tej oceny, a następnie modyfikują czy opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Nie jest tutaj potrzebna zmiana orzeczenia w tym zakresie. I też pytanie może przy okazji, odpowiedź na pytanie, które często pada, czy to jest obligatoryjne dla szkoły, dla dyrektora szkoły, żeby jeżeli takie ustalenia znajdą się w IPEC-ie, to zorganizować. Tak, jest to obligatoryjne. Przepisy mówią wprost, przedszkole, szkoła czy placówka zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zresztą przepisy, które też obligują organy prowadzące szkół, a także samych dyrektorów szkół do realizacji, do zapewnienia warunków kształcenia specjalnego wybrzmiewają na poziomie ustaw.
w sytuacji takiej, kiedy uczeń może uczęszczać do szkoły, może się w niej fizycznie pojawić i nie wymaga, aby te zajęcia były organizowane w domu z uwagi na swój stan zdrowia, powinien być w tej szkole i jest możliwość, jeżeli napotyka na trudności w funkcjonowaniu, wynikające nie jak dotychczas, tylko i wyłącznie ze stanu zdrowia, ponieważ mamy do czynienia z różnymi sytuacjami dzieci, czy dzieci są po różnych sytuacjach traumatycznych, zmieniają środowiska edukacyjne, czasami popadają w jakieś głębokie konflikty społeczne. No, tych sytuacji różnych złożonych jest bardzo dużo i też było to przyczyną sięgania po ten instrument indywidualnego nauczania często przez dyrektorów szkół czy rodziców, żeby to takie kształcenie w formie indywidualnej dziecku w szkole zapewnić. Taka możliwość jest. W tym momencie nie jest ona realizowana w ramach indywidualnego nauczania, ale w ramach bardziej dostosowanej do rzeczywistych potrzeb ucznia wynikających z jego funkcjonowania potrzeb. Taka forma organizacji kształcenia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest organizowana na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia, jak każda opinia, proszę Państwa, jest wydawana na podstawie wniosku rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie na podstawie wniosku szkoły. To, że w przepisach o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazano, że szkoła może zasięgnąć publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rozwiązania problemu ucznia, ale tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub ucznia, nie oznacza, że może wnioskować o opinię. Nadal tym podmiotem, który może wnioskować o opinię, jest rodzic lub pełnoletni uczeń. Ale to jest, proszę Państwa, pierwsza opinia, którą w przepisach prawa poprzedza obowiązkowa wspólna analiza funkcjonowania ucznia, problemów i rzeczywiście zasadności zastosowania tego rozwiązania w przypadku dziecka. Pamiętajmy, że naszym celem działania jest poprawa funkcjonowania dziecka i umożliwienie mu w miarę jego możliwości powrotu do grupy rówieśniczej jak najwcześniej i pokonania tych trudności, na jakie napotyka. Dlatego przewidziano, że tą formę kształcenia organizuje się w okresie nie dłuższym niż rok szkolny, ale oczywiście jest możliwość, aby w kolejnym roku szkolnym, jeżeli nadal się te trudności, te problemy dziecka utrzymują, organizować dalej. Tutaj też padają pytania. Tygodniowy wymiar godzin w ramach tych wybranych zajęć realizowanych w formie indywidualnej, ustala dyrektor szkoły. I nie jest tutaj związany ramowymi planami nauczania, które regulują liczbę godzin z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Tu wyznacznikiem są indywidualne potrzeby dziecka. Pamiętając te cele, że uczeń ma zrealizować wymagania, ma opanować wiedzę wymaganą w podstawie programowej kształcenia ogólnego i analizując to, co poradnia psychologiczno-pedagogiczna określi w opinii, ten zakres, w jakim uczeń może funkcjonować, a co sprawia mu trudności, ten tygodniowy wymiar godzin jest ustalany bardzo indywidualnie. Zatem przyznacie Państwo, że jest to bardziej elastyczne i bardziej wychodzące naprzeciw potrzebom ucznia rozwiązanie. Po prostu stosujmy je, korzystajmy z tego rozwiązania. Natomiast to już też była o tym wcześniej mowa, jeżeli uczeń jest obejmowany indywidualnym nauczaniem, ale jego stan zdrowia pozwala na to, aby się pojawiał w szkole, żeby jakieś kontakty też takie fizyczne, poza innego rodzaju kontaktami, ale myślę, że o tym będzie mowa dalej, były utrzymywane z rówieśnikami, z klasą, z kolegami. To powinny być oczywiście takie działania zapewnione. One będą zawsze warunkowane stanem zdrowia dziecka. Jeżeli ten stan zdrowia się na tyle poprawi, że będzie można zaprzestać indywidualnego nauczania, to tak jak dotychczas będzie można zakończyć to indywidualne nauczanie na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Ale może się też tak zdarzyć i to ma miejsce w przypadku chorób o takim przebiegu przeplatanej okresowej poprawy stanu zdrowia z okresowym pogorszeniem funkcjonowania dziecka, jest możliwość zawieszenia na jakiś czas zajęć indywidualnego nauczania bez konieczności wydawania ponownie następnego, czyli zawieszenia, a potem uzyskiwania kolejnego orzeczenia. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby uczeń, jak tylko jest w stanie zdrowotnie
był ze swoimi rówieśnikami i był włączany w życie klasy. Przyjrzyjmy się też czasami krytycznie pewnym pomysłom na izolowanie dziecka z grupy rówieśniczej, bo sprawia trudności, bo zespół klasowy go nie akceptuje. Zastanówmy się, czy nie ma innych rozwiązań, które pomogą dziecku pokonać te trudności, na jakie napotyka, może wyposażyć go w takie umiejętności, które pomogą mu rozwiązać problem, a jeżeli nie zależą one od dziecka, to jak zmienić tą sytuację, jak usunąć te bariery. Bo dla dziecka każde wyłączenie z zespołu rówieśniczego jest potem, stanowi potem duży problem z ponownym włączeniem. No i wreszcie grupa dzieci, których stan zdrowia jest taki, że takiej możliwości, żeby w szkole, nawet na tych dodatkowych zajęciach się pojawiały, nie ma. Są to głównie takie choroby, w których przebiegu jest zaburzona odporność, tak, dzieci po przeszczepach z chorobami nowotworowymi, ale tu także dzieci po wypadkach, po zabiegach chirurgicznych. Czas nauki w formie indywidualnego nauczania jest ściśle związany z tym czasem, kiedy dziecko nie może do szkoły dotrzeć. I tutaj też chciałabym wskazać, że te nowe przepisy, które regulują wydawanie orzeczeń i opinii, wskazują kompetencje zespołu orzekającego, który określa ten czas niezbędny na objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym. To brzmienie przepisów zostało zmienione, czyli nie na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim, bo lekarz jest tutaj jednym ze specjalistów, którzy przekazują informacje do zespołu orzekającego, ale to zespół orzekający, w skład którego wchodzi również lekarz, ma te kompetencje do podjęcia ostatecznej decyzji. Te rozwiązania w zakresie usprawnienia współpracy z rodzicami, zresztą na wniosek też organizacji zrzeszających rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zostały wprowadzone. Tutaj już pani dyrektor mówiła o tym przekazaniu kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia rodzicowi, ale to też działania, które szkoła powinna podjąć, aby pozyskać rodziców do współpracy, zaprosić, zachęcić ich do uczestniczenia w pracach zespołu, pokazać im te możliwości, bo są dla państwa źródłem ogromnej ilości informacji na temat funkcjonowania dziecka, ale też czasami pomysłu, jak z pewnymi problemami można by było sobie poradzić. Bo przecież nasze oddziaływania w stosunku do dziecka nie kończą się tylko na terenie szkoły. O innych tutaj już rozwiązaniach też była mowa. Więc pozwolę sobie tylko wskazać jeszcze, że w przepisach określiliśmy termin na wydanie orzeczenia. Ten termin na wydanie orzeczenia był zawsze kłopotliwy, szczególnie dla dyrektorów szkół specjalnych i ośrodków, kiedy to uczeń był już w tej szkole czy ośrodku, został przyjęty, a tam może oczywiście przebywać tylko uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kończyła się ważność wydanego orzeczenia, a dziecko oczekiwało na diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj ten czas został określony. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zostało określone. Tylko w przypadku indywidualnego nauczania ten czas został znacznie skrócony, bo do 14 dni, aczkolwiek tu jest wielki apel i prośba do poradni psychologiczno-pedagogicznych, żeby ten czas był jak najkrótszy, bo no, zapewnia uruchomienie tych możliwości kształcenia dziecka wcześniej. W przypadku pozostałych orzeczeń i opinii to jest do 30 dni, a po uzupełnieniu lub od dnia złożenia wniosku lub od momentu uzupełniania dokumentacji, a w szczególnie uzasadnionych, trudnych przypadkach do 60 dni. I tak jak wspomniałam na początku, przepisy prawa nie będą państwu mogły zapewnić odpowiedzi na wszystkie nurtujące państwa pytania. To skąd czerpiemy wiedzę na temat tego, jak organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to też, a może przede wszystkim państwa wiedza specjalistyczna, macie państwo kwalifikacje pedagogiczne, pracujecie z uczniami, to jest też wasze doświadczenie. Jeżeli tego doświadczenia nie macie, to w pracy z uczniem, konkretnymi rodzajami specjalnych potrzeb edukacyjnych na pewno jest wam trudniej,
Ale nie jest to niemożliwe, bo jeżeli nie podejmiecie tego wyzwania i nie przygotujecie się do zapewnienia wsparcia pracy z tym dzieckiem, nigdy nie będziecie do tego przygotowani. Dlatego korzystajmy też z dobrych praktyk innych szkół, innych placówek i mam nadzieję, że dzisiaj też będziemy mogli się z takimi praktykami zapoznać. Ustawy, proszę Państwa, obecnie jeszcze funkcjonująca ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe. Ważna też dla Państwa ustawa przepisy wprowadzające prawo oświatowe, która mówi kiedy, jakie przepisy zaczynają funkcjonować i co się dzieje w okresie przejściowym. Ustawa o systemie informacji oświatowej, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. To za chwileczkę Państwo będziecie tutaj przez specjalistę zapoznani z tymi rozwiązaniami. I funkcjonują obecnie w systemie oświaty przepisy wydane, przepraszam, to jest mój budzik, że to już jest mój czas minął. Czy ja mogę jeszcze tak chwilkę? 3 minuty, dobrze. To są przepisy wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty i przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo oświatowe. I to jest prosta zasada. Tam, gdzie funkcjonują gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne albo tam, gdzie są uczniowie, którzy jeszcze są w tych typach szkół starego systemu, stosujecie Państwo przepisy wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty, ale zmienione, dostosowane do tych regulacji, jakie zostały wprowadzone od 1 września. A w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych przepisy wydane na podstawie prawa oświatowego. W związku z tym to tylko jakby tak informacyjnie dla Państwa, nie będę tego odczytywać, 2 rozporządzenia w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, przy czym zwracam uwagę, że nazwy tych rozporządzeń, tych 2 rozporządzeń się zmieniły w związku z tym, że stare przepisy już nie regulują funkcjonowania przedszkoli, w związku z czym te zmiany tych rozporządzeń. 2 rozporządzenia regulujące zasady działania publicznych placówek. Tutaj też jest inna nazwa tych aktów prawnych, przy czym rozwiązania w obu przypadkach są analogiczne. Te przepisy wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty zostały dostosowane do nowych rozwiązań. Rozporządzenie o zasadach działania publicznych poradni, zmienione w tym roku, ale wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty. Taka możliwość została przewidziana w przepisach wprowadzających. 2 nowe rozporządzenia wydane na podstawie prawa oświatowego o wczesnym wspomaganiu, wydawaniu orzeczeń i opinii i rozporządzenie, które nie uległo zmianie, wydane na podstawie innej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Może króciutko, minuta to jest całkiem dużo, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Co się rozumie pod pojęciem dokumentacja, która jest dołączana do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce? Tam nie jest dookreślone, że musi być to dokumentacja medyczna, ani też jakiego rodzaju, dlatego że jak wspomniałam wcześniej, jest przewidziane, że być może odbiorcą tej formy pomocy będzie też nie tylko uczeń chory, tak? Uczeń napotykający na inne możliwości. To do kompetencji poradni psychologiczno-pedagogicznej należy ocena, czy ta dokumentacja zawiera tę informację o ograniczeniach o funkcjonowaniu dziecka, które są podstawą do podjęcia decyzji. Czy rodzic może nadal wystąpić do poradni niezależnie od tego, czy dyrektor szkoły uzna, że to jest już ten moment, kiedy szkoła chciałaby poprosić poradnię psychologiczno-pedagogiczną o wsparcie w rozwiązaniu problemu ucznia? Może. Tu się nic nie zmieniło. To jest tylko dodatkowa ścieżka. Uczeń, który nie ukończy gimnazjum albo będzie miał przedłużony etap edukacyjny, będzie kontynuował naukę w szkole podstawowej. Tutaj mówią o tym przepisy przejściowe i tutaj nie ma żadnych wyjątków. W związku z czym, jeżeli uczeń miał wydane orzeczenie na etap gimnazjum, powinien mieć wydane nowe orzeczenie do ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku, kiedy jest to uczeń, absolwent gimnazjum, na jaki okres, jak mu wskazujemy okres, na jaki wydajemy mu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? My rekomendujemy Państwu, żebyście wskazali obie możliwości, czyli na okres etapu edukacyjnego realizowanego w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, bo ten absolwent gimnazjum może się znaleźć w tej lub w tej szkole. To na pytanie dotyczące tego, czy potrzebna jest zmiana orzeczenia, aby objąć ucznia już posiadającego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zajęciami indywidualnymi, była odpowiedź nie, nie jest potrzebna, jest potrzebna wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania, która musi poprzedzać modyfikację
IPET-u. No i wreszcie ostatnie pytanie, ile trwa godzina specjalisty? Proszę Państwa, godzina, tak jak każda godzina, trwa 60 minut. Natomiast to, co zostało określone w przepisach, to czas trwania zajęć dla ucznia, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przypomnę, że w przypadku szkół ten standardowy czas został określony na prośbę zresztą Państwa dyrektorów szkół, nauczycieli na 45 minut z jednoczesnym wskazaniem, że ten czas może być dłuższy lub krótszy w zależności od potrzeb ucznia. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mnie.